Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii, zagrożenia i wyzwania organizacyjne. Pod takim hasłem odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Konferencja odbyła się z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA jako próba podsumowania działań związanych z pandemią. Na pomysł tej konferencji wpadła koleżanka Elżbieta Gargula, przewodnicząca regionu IPA Nowy Sącz. A było to na konferencji międzynarodowej, na którą zaprosiła nas właśnie IPA Czarnogóra. Przyjechali przedstawiciele z innych państw, z 7 państw Europy Południowej. Przedstawili właśnie, jak to wszystko wygląda u nich i zostały podjęte stosowne wnioski. Jak mówił inspektor Rafał Leśniak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, pandemia postawiła przed policją nowe zadania. Takim jednym ze sztandarowych zadań, które było do realizacji, to była m.in. kwarantanna. Na terenie Małopolski w 2020 roku było ponad 622 tysiące osób objętych kwarantanną, ewentualnie zakażonych. Przez ten okres policjanci wykonali 4 200 000 kontroli. O dziwo, pandemia spowodowała, że poprawiły się policyjne statystyki. Stan bezpieczeństwa na ziemi sądeckiej został utrzymany na bardzo wysokim poziomie. Odnotowaliśmy 10% spadek przestępczości. Bardzo znacząco poprawił się stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nastąpił spadek o 1/3 ilości wypadków drogowych i o ponad 40% ilości ofiar śmiertelnych. I jak dodaje komendant, nie potwierdziły się także informacje o wzroście przypadków przemocy domowej. Na terenie Sądecczyzny zanotowano spadek tego typu wydarzeń, a jak wspólnie przyznawali prelegenci, bardzo ważna była współpraca wszystkich służb. Taka konferencja jak dzisiejsza, gdzie łączą się siły zarówno środowiska naukowego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak i strony Urzędu Miasta, jak i jednocześnie służb mundurowych, to bardzo ważny moment, wymieniamy swoje doświadczenia, uczymy się od siebie nawzajem, no i przede wszystkim głęboka współpraca. Jako służba od początku byliśmy obecni w tych wspólnych działaniach. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślał osiągnięcie efektu synergii. To znaczy dzięki dobrej, bardzo dobrej współpracy z wszystkimi służbami, które pomagały nam w działaniach podejmowanych na granicy, osiągnęliśmy znacznie lepszy efekt niż jeżeli działalibyśmy osobno. A wszystkie doświadczenia i spostrzeżenia z walki z pandemią zostały zawarte w monografii konferencyjnej.